Jola, Jola, Jola lojalna z nielojalną Jolą, łajalą. Łajają. Łajają jado. Ja. Łajają Jowia. Łajają Jowia. Cześć, z tej strony Adam Drzewicki i dzisiaj zapraszam na odcinek Test na Obywatelstwo Polskie, w którym zadałem pytania, na które każdy Polak powinien znać odpowiedzi. Chcesz wiedzieć jeszcze więcej? Zapraszam do naszej aplikacji quizowej Quiz House, w którym macie m.in. quizy język polski oraz historia Polski. A teraz zaczynamy test! Ilu mieszkańców ma Polska? 38 milionów. Pięknie, bardzo dobrze. Pola Amelia, ile mieszkańców ma Warszawa? 2 miliony około. Około 2 milionów, tak. Bardzo dobrze. 34 miliardy czy miliony? Miliony. Sandra, a ile mieszkańców ma Warszawa? 3 tysiące? Nie, dobra, więcej. To ile? 10 tysięcy. Warszawa? Tak, nie wiem. Znaczy są wsie, które mają po parę tysięcy, wiesz? A skąd pochodzisz, Sandra? Z Warszawy. Z Warszawy? Nie wiem, z 15? Czy to by była prawie połowa Polski? No. Kto wygrał powstanie warszawskie? Niemcy, III Rzesza dokładnie. Tak jest, i wygrali z Polską. Tak. A w którym roku się to powstanie odbyło? 1944. Pięknie, bardzo dobrze. Kto wygrał powstanie warszawskie? Historia się kłania. No my! Z kim wygraliśmy? No z Niemcami. Z Niemcami. W którym Wyszliśmy roku to było? Wyszliśmy pod zaborów. Powstanie warszawskie 1914? Nie. Polacy. Z kim walczyli? Z Niemcami. I kiedy to było? W trakcie jakiego konfliktu? Konfliktu? 1900... Nie, druga wojna światowa, 1900, to będzie 1900... 78? 78? Nie. To były rozbiory Polski. To nie ma nic wspólnego z rozbiorami Polski, ale z drugą wojną światową, tak? To była końcówka drugiej wojny światowej, 1900... 18? 16? Polacy? Polacy. Z kim walczyliśmy? Z Niemcami, nie? Niemcy, Rosja? Nie wiem. No, warszawiacy. Warszawiacy. A z kim walczyli? Nie pamiętam. Pamiętam chyba datę, ale nie pamiętam. To jaka jest data? 1920, z tego co bodajże. 1800... Poczekaj, Bartek, nie podpowiadaj. Powstanie warszawskie. Na go 19 wiek. Tak? Litwo, ojczyzno moja. Ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko cię dowie, kto się dowie, kto cię stracił. Mhm. I skąd znasz to zdanie? Inwokacja. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz. Tak, początek. Pięknie. Bardzo dobrze. To był jakiś wiersz. Tak ładnie zacytowałaś. To co cytowałaś? Jezu. Jestem na rozszerzonym polskim. No. Ej, ja to wiem, ale to jest takie banalne i można się tym... Oda do młodości. Adam Mickiewicz, chłopi? Nie? Adam Mickiewicz, chłopi? Nie. Nie, nie chłopi. To Sienkiewicz był chłopi. A ty? Dziady, któraś część, ale nie wiem, która. Nie, nie. Skąd znasz to zdanie? Z hymnu, nie? Tak? Pan Tadeusz, tak? No. A kto napisał Pana Tadeusza? Nie wiem. A maturę pisałaś? Nie. Nie? Nie. A czemu nie? Za rok piszesz, tak? No. A co osiągnął Jan III Sobieski? Jan III Sobieski był elekcyjnym królem Polski i wygrał bitwę pod Wiedniem z Imperium Osmańskim. Osmańskim, tak jest. Z Turkami wygrał. Gdzie? Pod Wiedniem. Pod Wiedniem, pięknie. A ja z historii mam dwójkę, chciałbym przypomnieć. Dlaczego? Bo to jest podstawa i to powinien wiedzieć każdy. Była taka wielka, legendarna bitwa, w której pomogliśmy Austriakom. Tak. Z Krzyżakami? Co osiągnął Jan III Sobieski? O nie! Nie lubisz jego osiągnięcia, nie lubię. Czy co? W sensie, jakby akurat to jest przełom okresu historii, który mnie nie za bardzo interesuje. Czemu? Bo ja to uwielbiam II wojna światowa, dwudziestolecie międzywojenne, ale cofając się w tył, to jakoś tak zawsze omijałam. Natalia, może ty? Ja też się nie popiszę. Wziął Polskę pod zaborów, coś takiego? W tej pierwszej wojnie światowej, ta? Nie wiem, zjednoczył Polskę. On pomógł Europie.
ten trzeci Sobieski. I to bardzo mocno. To on miał coś wspólnego z krzyżakami? Przeczytaj tutaj. Stół. Stół z powyłamywanymi nogami. Tak jest. I stół z powył... Przeczytaj to słowo. Okej. Okay. Umiem. Stół z powyłamywanymi... O kurde. Uda mi się. No spokojnie. Stół z powyłamywanymi nogami. Bęk! Stół z powyłamywanymi nogami. Powyłamywanymi nogami. Kurwa. Stół z powyłamywanymi nogami. Stół z powyłamywanymi nogami. Jaki gatunek kota żyje dziko w Polsce? Ryś. Ryś, tak jest, super. Chyba nie ma żadnego w Polsce dziko żyjącego. Jak są łane dziewczyny... To kocice, tak? Tak, to takie są dzikie koty, grają dzikie razem. Dzikie koty. To tyle wiem o kotach. Kojot. Nie kojot. No nie w Polsce. I to kojot to być. Bardziej psowaty. Nie ma takiego. Są. Nie wiem, kot jakiś kot. Trzyliterowy kot. Ryś. Ryś? Ryś. Kim był Jacek Soplica? Pan Tadeusz, on był... Jacek Soplica to był ksiądz robak i on zabił stolnika Choreszkę. Tak jest, bardzo dobrze, rewelacja. Z polskiego też miałem dwójkę, chciałbym przypomnieć, dziękuję. To Jacek Soplica kojarzy mi się z kimś... Dziadów? Nie, Jacek... Ksiądz robak. No, to on był jakimś księdzem. Księdzem na pewno. Czemu został księdzem? Jejku, czemu to ja nie wiem, może z powołania? No właśnie nie, miał pewien, no pewne się tak, ale dostał takie dziwne powołanie, bo coś najpierw zrobił i chciał za ten grzech się odkupić. Co on takiego złego mógł zrobić? Wiktoria. Ja jestem po omawianiu lektur zdalnie. No dobra. To pytania na żywo nie przychodzą, jak się zdalnie czuło. Trudno, dobra. To była książka Chwila Potop. Nie. Nie. A w jakim wieku powstała Polska? W 966, czyli w wieku X. Pięknie, bardzo dobrze. Tam były jeszcze te rozbiory wszystkie i w ogóle to... Były rozbiory, ale przed rozbiorami. 996? Czyli jaki to jest wiek? Pierwszy. Pierwszy? Że chrzest polski, czy...? Tak, można powiedzieć, że chrzest był początkiem. To 966 był. Tak, to jaki to jest wiek? A pierwszy, o to chodzi. Drugi, matko. 18. No trochę wcześniej. Okej. No w 966 był chrzest, no nie? Nie no, pierwszy wiek, jakoś tak. Pierwszy wiek, Natalia, potwierdzasz? Czy pierwszy wiek? Nie potwierdzam tego. To w jakim wieku powstała Polska, twoim zdaniem, tak. Natalia? No. W jakim wieku? Boże, teraz mamy XXI wiek. No to brawo. Gdzieś w VII wieku? W VII? Chrzest był 996, no to był... W XVII? A kiedy był chrzest polski? A nie pamiętam. Nie pamiętasz, kiedy był chrzest polski? Nie pamiętam, Sandra, ratuj. W XV. Nie. Nie. 400 coś tam? Czyli który to jest wiek? Czwarta albo piąta, nie pamiętam. Kim był Władysław Reymont? No, był to polski pisarz i noblista. Noblista. Za co dostał Nobla? Za chłopów. Za chłopów. Pięknie. Ojoj. Polityk? Nie. Sandra, jak nie polityk, to? Nie wiem. Kim był Władysław Reymont? Od remontów. To był jakiś żołnierz, bodajże? Wesele. Nie? Pola Amelia, miałaś to na maturze? Akurat nie. To się teraz mi uciekło, no ja rozszerzenie pisałam. Rozszerzenie z polskiego? Mogłaś się nie przyznawać. Ja cię nie zmuszałem. Ale... Tutaj proszę, przeczytaj. Przeczytaj. W czasie suszy suchą szosą szedł Sasza i suszył suszarką suchy susz. Bardzo dobrze. W czasie suszy soszą... W czasie suszy suchą szosą szedł... W czasie suszy... W czasie suszy suchą szosą szedł Sasza i suszył suszarką suchy susz. W czasie suszy suchą szosą szedł Sasza i suszył suszarką suchy susz. A co świętujemy 11 listopada? Dzień Niepodległości, tak, 1918. Pięknie, bardzo dobrze. Bardzo ważne święto dla Polski. 10 listopada był potem. A co świętujemy 11 listopada?
Święto 11 listopada. Święto zmarłych. Kolega może? No co kolega może? No spróbuj. Od kiedy Polska jest niepodległa? Po rozbiorach. 997, 98. Nie. Zwykle się odzyskuje niepodległość pod koniec wojny. Albo po zakończeniu wojny. No. No, 45? 1797? Nie. Nie? Nie, ja nie to wiem. To podpowiem ci, że 103 lata temu. 1900... Nie pytaj o datę. 1900, tak, tak. Siódmy? Siódmy? Nie wiem. Nie. Nie siódmy. W którym roku odzyskaliśmy niepodległość? Aha, to będzie... 1897? Jaki był rok 100 lat temu? 1900. 1900? No... No tak. Nie. No. Yeah. A czy jest rok teraz 2000? Tak. Nie. Nie. Co? 100 lat temu, odejmij 100 lat, jest 2021, więc 100 lat temu był? Ja wiem. Nie chcę mi się liczyć, jak Janek powie. Przecież to jest proste. Dobra, dawaj, Janek. 1991. Czyli 100 lat temu mamy rok 1991, tak? To może jeszcze jedną dziewiątkę odejmijmy. I tutaj jeszcze raz. Jola lojalna z nielojalną Jolą łajają jowialnego lokaja. Super. Jola lojalna z nielojalną Jolą łajalą... Łajają. Łajają jado... Ja... Łajają jowia... Łajają jowia... Jo... I ostatnie? Jola Jolanta z niejolalną Jolą łajalą jowi... Jalantego jo... lokala. Jola lojalna z niejolalną Jolą łajała jowalnego lokaja. Jola lojalna z niejolalną Jolą... Łaja ją jowatego, jowialnego lokala. Powiedz mi pierwszą zwrotkę hymnu Polski. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablem odbierzemy. Pięknie. Jeszcze Polska nie zginęła, albo to jest hymn. Nie. Przejdziem Wisłę, nie. Tutaj jakoś się zaciąłem. Marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. To jest refren. No. Zapomniałem. Nie pamiętam, ale wstyd. Pierwszą zwrotkę hymnu Polski. Marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Idziesz dalej? Kurde, chyba... Co nam? Polska przemoziła, szablon odbierzemy. Jeśli wciąż tu jesteś, to wiesz już wszystko, co trzeba wiedzieć, a jeśli chcesz wiedzieć jeszcze trochę więcej, to zapraszam do naszej aplikacji QuizHouse. Są tam quizy Historia Polski, Język Polski i przeróżne inne. Zapraszam, a my się widzimy co wtorek o 16.